Listopad roku 1918 i okres między czerwcem a wrześniem roku 1877. W roku 1918 z listopadowych mgieł wyłania się niepodległa Polska. 41 lat wcześniej polską mowę z klonu w warmińskim Gietrzwałdzie słyszą dwie dziewczynki będące świadkami objawień maryjnych. Czy można łączyć te dwa tak odległe w czasie wydarzenia. Czy w listopadzie roku 1918 Polacy byliby gotowi na niepodległość, gdyby wielkie ogólnonarodowe przebudzenie nie nastąpiło cztery dekady wcześniej? Fragmenty słuchowiska o rędzie z klonu. Ja, Augustyn Weixel. 25 sierpnia 1869 roku zostałem proboszczem w Gietrzwałdzie. W protokole parafialnym z objęcia placówki napisałem wówczas Gietrzwałd ma obecnie 400 mieszkańców. Do parafii należy 8 wsi, mianowicie Gietrzwałd, Woryty, Biesal, Nowy Młyn, Naglady, pęglity, Tomaryny i Łajsy. Gietrzwałd. Cóż to za miejscowość w roku 1877, panie profesorze? To jest taka średnia wieś Warmińska. Średnia to może troszeczkę za skromnie powiedziałem. To jest wieś stosunkowo duża, która ma swoją własną tożsamość od kilkuset lat. Charakterystyka tej wsi to, to są mieszkańcy, którzy mówią taką gwarą warmińską. Oni pochodzą od takich przybyszów głównie z Mazowsza, głównie z diecezji płockiej, którzy od początku XVI wieku zaczęli przybywać na te tereny za chlebem, za lepszą pracą, a było bardzo dużo wolnych terenów do obsadzenia. I w czasach m.in. Mikołaja Kopernika to on prowadził taką akcję ściągania tych przybyszów, aby zagospodarowali te tereny, które były wyniszczone po wojnach z krzyżakami i ta wieś ma swój własny samorząd, mają swego sołtysa, czyli to jest taka wieś może niczym szczególnym się nie wyróżniająca, ponieważ siedzib parafialna na Warmii jest dość duża. Wieś, która ma kościół i jeszcze tylko może jedna rzecz ważna, no bo to jest wieś parafialna, czyli do tej parafii bardzo blisko z tą wsią są okoliczne miejscowości związane, ponieważ ta ludność tutaj się spotyka na Eucharystii i jeżeli chodzi o ten kościół, to wiemy, że już w XVI wieku w tym kościele były pewne obiekty religijne, które cieszyły się kultem, ponieważ mamy informacje na przykład o figurze Matki Bożej, która w XVI wieku była w takim welonie przechowywana bo już świadczy o tym, że ona się cieszyła jakąś tam szczególną uczcią miejscowej ludności. I jeszcze może z takich informacji o, o tej miejscowości, to to, że mamy szkołę parafialną, mamy w tym kościele, o którym mówiłem, organy już w XVI wieku, co wskazuje w XVI wieku w, w kościele parafialnym organy, to świadczy, że ta... Ludność była zapobiegliwa, dość zamożna, chociaż ziemia nie jest bardzo urodzajna w okolicach Gieczwałdu, ale no, oni tutaj ciężko pracowali, byli pobożni, ufundowali organy. I mamy pielgrzymki takie lokalne, które przybywają i do Gieczwałdu. A również z Gieczwałdu ta społeczność chodzi na odpusty po okolicznych kościołach, między innymi do Wrzesiny, do Bartonga, Szombruka. Ta tradycja była dosyć długa, a tam, gdzie przynajmniej otaczano kultem, figurę, czy obraz, czy jakiś inny przedmiot religijny, no dlatego się odbywały łosiery. Warto tutaj dodać to, co mówił pan profesor o tym kulcie, ale jednocześnie w Mieczwałdzie obraz, który dzisiaj mamy w głównym ołtarzu, to jest ten ołtarz, który został przywieziony w XVI wieku z Wielkopolski. On był przywieziony tylko dlatego, że katolicy chcieli jakby zaznaczyć swoją tożsamość. Dlatego, że następna miejscowość w kierunku ostrody to już byli protestanci. Granica była między protestantyzmem a katolicyzmem, i tu katolicy po drugiej ordynacji kościelnej protestanckiej, czyli luterańskiej, zaznaczali bardzo mocno swoją tożsamość. Natomiast w ołtarzu głównym przez długi czas był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który został ufundowany po potopie szwedzkim, jako że wówczas wariant przynależała do. Państwa Polskiego. Obraz, który był koronowany przez biskupa Krzysztofa Szembeka, biskupa warmińskiego. Biskup, który koronował obraz Matki Bożej Częstochowskiej w 1717 roku, a jak został u nas biskupem warmińskim, kilka obrazów Matki Bożej Częstochowskiej na Warmii Korona, pomiędzy innymi ten Gieczwałcki Koronami Srebrnymi. Ten obraz zachował się do dnia dzisiejszego w świątyni Gieczwałckiej. Wszyscy są katolikami, oprócz rodziny żandarma i dwóch mężczyzn, których rodziny są katolickie. Żydów nie ma żadnych. Kolejna rzecz, jak mówimy o Warmii, to w zasadzie do XVIII wieku to w 100% procentach katolicy. No dopiero w XIX wieku pojawiają się pojedyncze rodziny, innowiercze, ponieważ po zaborze w 1772 roku no stopniowo taka administracja lokalna ona świadomie była też budowana z takich osób, które tę kulturę niemiecką tutaj miały krzewić, więc przybywały te osoby, ci urzędnicy, ci żandarmi z innych terenów. Oni często byli protestantami. Ale w XIX wieku to jest naprawdę bardzo mały procent, bo 300, kilkadziesiąt osób i dwie rodziny protestanckie, więc to taka skala innowierców. I mówią językiem polskim, to znaczy na no, polsku. Nie mielibyśmy gwarą, problemu gwarą zrozumieć warmińską. dzisiaj tego języka? Dzisiaj byśmy nie mieli, na pewno, ponieważ nawet jak teraz mamy wpisane do rejestru zabytków kultury niematerialnej gwarę warmińską, w Polsce takich na razie z, zwyczajów mamy kilka zarejestrowanych, więc te słowa są dość podobne. Oczywiście Troszeczkę inaczej się wymawiało. No to jest gwara i troszeczkę jest germanizmów. No wiadomo, od XIX wieku, żeby funkcjonować w społeczności państwa pruskiego, no to te, te germanizmy wchodziły. Ale my oczywiście byśmy normalnie zrozumieli tę gwarę warmińską. Wejcie no! Poczekajcie, matko! Co tam znowu? No, poczekajcie, aż zobaczę, co tam jest. To białe, tam na drzewie. Na którym drzewie? Na tym klonie koło plewani. Zobaczę, co to jest i gdzie się podzieje. Co to tam? białe na szczepsie. Czy dusza jakiegoś pomortygo jej się pokazała? Co tam widzisz, dziewczoku? Widzę coś wielkiego. Co tak wygląda jak człowiek? A do czemu się, Durch, tak ślipsiesz? Tak długo będę patrzała, aż się gdzie nie podzieje. Drzewo jest całe jasne. Może się pali albo co innego. Co ty klepsiesz? Ja nic nie widzę. Ani światła, ani łognia. Coś ci się przyziedziało. I właśnie tę wieś wybiera Matka Boża na miejsce swoich objawień. Wola Pana Boga nie jest naszą wolą ale Pan Bóg wie najlepiej, dlaczego to miejsce, dlaczego te dziewczynki, dlaczego ci ludzie, bo tak jak rozmawialiśmy z Panem Profesorem, jednocześnie Matka Boża mogła się objawić na Warmii Północnej, tam gdzie się rozmawiało w języku niemieckim, czyli w Ornecie, w Braniewie, w Pieniężnie, czy gdziekolwiek indziej. A akurat objawia się w południowej części Warmii, czyli w Warmii polskojęzycznej dwóm dziewczynkom. Tylko teraz musimy też zrozumieć ten kontekst historyczny, który się tutaj pojawia. Mamy czas, kiedy Polski nie ma na mapach Europy, bo została rozebrana poprzez trzy zabory, warmia została włączona do Prus już w 1772 roku, tu mamy 1777, czyli dokładnie 105 lat. To jest wiek plus 5 lat. Ludność, która jest pozbawiona administracji państwowej w sensie polskiej jest administracja niemiecka. Przychodzą ustawy. Majowe, Kulturkampf, gdzie zabrania się używania języka. Języka polskiego w szkołach, języka polskiego w kazaniach, w śpiewie. To wszystko jakby ograniczało. Pan profesor Jasiński w swojej pracy, Świadomość Narodowa na Warmii w XIX wieku, podkreśla, że ta ludność, która mieszkała wówczas na Warmii, nie posiadała świadomości narodowej. Ale co posiadała? Świadomość językową czyli posługiwali się tym językiem, chociaż po stu latach ta świadomość narodowa, ona już była bardzo słaba. Ten ruch polski jakby się zahamował, nie rozwijał i to wydarzenie, które ma miejsce z objawieniami gieczwałckimi, które rozpoczynają się 27 czerwca i trwają do 16 września 1877 roku, wywołują niesamowite skutki wśród nie tylko mieszkańców Gieczwałdu i Warmii, bo tu byśmy zawężili bo kiedy przeglądamy prasę polskojęzyczną, archiwalia, co się okazuje? Że kiedy nie ma na mapach Polski, rozwija się bardzo spontanicznie ruch pątniczy do Gieczwałdu. Przychodzą pielgrzymki, to nie przychodzi raptem 200 osób, 300. Pewnie takie grupy też były, ale jak czytamy, że jednego dnia od kilku do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu tysięcy. Każdego dnia. Ten rósł spontaniczny, cóż on powoduje? A no to, że ludność przychodząca z różnych stron nieistniejącej Polski, bo z Galicji, z Wilna, ze Śląska, z Wielkopolski, z Pomorza, z Zakordonu, czyli zaboru rosyjskiego. Ci wszyscy dowiadują się, że Matka Boża z dziewczynkami rozmawia po polsku. Co to znaczy po polsku? W języku moich praojców. Ja tym językiem też mówię. Co dalej wywołuje? Że Matka Boża o coś prosi. Konkretne orędzie przedstawia: Najświętsza Panno, jesteś bardzo smutna. Czy jesteśmy nie dość nabożne i źle odmawiamy różaniec? Odmawiacie bardzo dobrze. To dlaczego jesteś smutna? Nie ma poszanowania dla mnie, dla świętości tego miejsca i dla tych wydarzeń. Wielu tutaj wcale nie przeklęka. Jeśli nie nastąpi poprawa, nie przyjdę więcej. Dzisiaj możemy sobie postawić pytanie: czy tamci, którzy przybywali znali orędzie, czy oni potrafili odczytywać. I śmiem twierdzi, że doskonale je znali. Dlaczego? Ano dlatego, że możemy to chociażby sprawdzić u ojca Honorata Koźmińskiego, błogosławionego, który nigdy nie był w Gieczwałdzie. Natomiast on o Gieczwałdzie słyszy od swoich penitentów i tych, którzy przychodzą na rozmowy duchowe i on sporządza notatki bardzo ciekawe one zostały wydane przez wydawnictwo Fronty zakłada kilka zgromadzeń czy kilkanaście zgromadzeń zakonnych i on komunikuje się z tymi siostrami pisząc do nich listy i między innymi w jednym z listów pisze czcigodna siostro proszę cię abyś tym do których dotrzesz przekazała informację o które Matka Boża w Gieczwałdzie prosi a mianowicie ucz ich modlitwy różańcowej Ucz ich w przemięźliwości. Ucz, żeby żyli w trzeźwości. Żeby słuchali mszy świętej. Niech modlą się o powołania. Ojciec Honorat dodaje, bo tak prosi Matka Boża w Gieczwałdzie. On nigdy nie przyjechał, on nigdy nie był, on nigdy nie widział, on słuchał od ludzi. Czyli tamci ludzie, którzy przybywali, oni tą treść przyjmują jako swoją. Oni się tym dzielą. Jest to bardzo ważne. A skoro tak, to ruch pątniczy... I to, co się dzieje, te setki tysięcy ludzi, a w kilku latach mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że może milion, może dwa miliony, przewija się przez Gieczwałt i to orędzie zabierają, bardzo konkretne orędzie Matki Bożej, która mówi po polsku i to jakby zaczyna budzić ducha narodowego wśród Polaków. Coś niesamowitego. Matka Boża jest, bym powiedział, apolityczna. Ona przekazuje pewne takie oczywiste jakieś sprawy. A to, co na pewno było dla Polaków uciemiężonych w tamtym czasie ważne, to to, że Matka Boża się po prostu wstawia za tymi, którzy są prześladowani. Dopomina się o tożsamość, o takie podniesienie z kolan. To było bardzo ważne i jeszcze ten kontekst bardzo istotny tych objawień w W trzech zaborach sytuacja Polaków była trochę różna, ale najbardziej proces ten taki walki z polskością był w zaborze pruskim. A w tych czasach, kiedy Matka Boża się pojawia, to są lata najostrzejszej polityki w wykonaniu państwa pruskiego, którą znamy jako Kulturkampf. To była totalna walka z Kościołem katolickim, a dlatego z Kościołem, żeby też walczyć z, z polskością. E, więc to pojawienie się tutaj Matki Bożej, w tej części warmii, oczywiście, my dzisiaj z, z naszej perspektywy no, no widzimy ten kontekst i, i to się wydaje dla nas oczywiste, że to, to już było konkretne przesłanie Matki Bożej. Ale jeszcze bym dodał. I jeszcze kilka takich myślę dlaczego akurat tu dlaczego akurat w tej miejscowości a niewinnej no bo tu trzeba też zwrócić uwagę z jednej strony ten kościół i ta społeczność była przygotowywana poprzez wielopokoleniowe trwanie w tradycji kościoła katolickiego ale w tym czasie mamy bardzo pobożnego kapłana który jest proboszczem który rozumie sytuację polskojęzycznych warmiaków i w jaki sposób zdecydowanie wspiera, bo on wie, że to nauczanie w języku polskim powinno być, a w tym czasie przecież i język polski jest rugowany i ze szkół, ale też stopniowo i z życia liturgicznego, bo tu też musimy pamiętać, że hierarchia kościoła warmińskiego, ona podlegała różnym naciskom. Mówimy ale... o kapłanie, który się nazywa no, zgoła nie po polsku. Aha, a, a ksiądz wajksel, o którym tutaj mówię tym proboszczu, ale też jeżeli chodzi o całą strukturę kapłanów w diecyzji warmińskiej, to można powiedzieć a jest taka też jedna praca. Księdza, z tego, co pamiętam, to ksiądz obłąk biskup kiedyś. Tak, Stosunek tak. własnie niemieckich do ludności polskiej. Więc bardzo ciekawa praca, z której też no, widzimy, że ci kapłani też w jaki sposób ta poprawność polityczna nakazywała w, w odpowiedni sposób się zachowywać. A ten kapłan, to, że Matka Boża się objawia tym dziewczynkom i rozmawia po polsku, to pierwsza rzecz. On stosunkowo bardzo poważnie potraktował te dziewczynki. Nie ma wyśmiania, a my przecież przez te dziewczynki, które doznały tej łaski e, e, rozmowy z Matką Bożą, później uciekały. Barbara Samurowska bywała na innych kontynentach i gdy nawet tutaj pojawiała się w Zaborze Pruskim, ona nigdy nie pojawiała się w Gieczfaucie, bo się bała bała, bo by były represje, więc to jest trudna sytuacja. Ale wracając jeszcze do tego, czyli jest ksiądz proboszcz, który w jaki sposób potrafi zrozumieć te dziewczynki i bardzo się nimi zaopiekował, bo od razu pojawiają się szykany wobec tych dziewczynek i wobec rodziców. Kolejna rzecz, ksiądz biskup i... Jeszcze pojawia się tu bardzo ważny taki kapłan, ksiądz Hitler, wybitny historyk XIX-wieczny, który przez biskopa został skierowany tu do Gieczwałdu, aby obserwować te wydarzenia. I mamy tę dokładną relację księdza Hitlera, ale to też pokazuje, jak sam ksiądz Hitler rozeznawał sytuację. Ale w tej, takim duchu pobożnym no jest to taka pozytywna ocena tych dziewczynek. Chcę powiedzieć, że to nie są jakieś wizjonerki, które w, w dobrym klimacie funkcjonowały, ponieważ no, wspominałem o szykanach, ale z drugiej strony one były poddane pewnym takim procedurom medycznym. Podczas objawień było trzech lekarzy, w tym jeden ateista. Zolsztyna, ale tam między innymi w trakcie objawień szczypano dziewczynki, medycznie badano, jak się one zachowują. Czy podczas widzenia czujesz, że cię ktoś dotyka, szczypie, kłuje? Podczas widzenia nie mam żadnego czucia, chociaż później mówiono mi, że reagowałam. Ja tego nie odczułam. Czy słyszałaś wcześniej o jakimś objawieniu? Nie słyszałam. A może kiedy twoja koleżanka Justyna widziała zjawę? Wówczas jej pozazdrościłaś i puściłaś wodze fantazji. Jego mości to nie fantazja. Ja naprawdę widzę najświętszą panienkę. I tu jest ważny znowuż ten opis księdza proboszcza Weigsla, który daje taką opinię, że te dziewczynki są bardzo poprawnie się zachowują. To nie są jakieś osoby, które no, przenoszą jakieś tam opowieści zasłyszane. One są bardzo szczere, autentyczne. Pisze się, że to są inteligentne dziewczynki, ale one nie są jakoś tam wykształcone, nie pochodzą z jakichś tam rodzin szczególnych. Więc tu bym jeszcze na to właśnie zwrócił uwagę, że ten wybór trwałdu. ja myślę, bo Pan Bóg tak działa w dziejach. No tak jak do Matki Bożej Gabriela posyła Bóg, do takiej skromnej dziewczynki, która. No, bardzo była pokorną osobą. Ja myślę, że tu a też taki był wybór z tymi dziewczynkami. Tam jeszcze mamy tę sytuację. Tu ksiądz Krzysztof Bielawny na pewno lepiej by to mógł powiedzieć, bo w trakcie objawień my mamy informację o czterech osobach, które doznają objawień. Tam są jeszcze dwie starsze osoby od tych dziewczynek, które ostatecznie po objawieniach już w 1977 roku no Kościół ocenił, że te dwa są takie. Yy, Niewiarygodne. Niewiarygodne. Więc to też pokazuje, że te objawienia, to my dzisiaj mówimy o hura, wielkie wydarzenie, ale to był długi proces, który było trzeba rozeznawać. I, i to, co nas tu najbardziej interesuje, to, że cała masa pielgrzymów zaczęła tam się gromadzić, to też jest takie irracjonalne troszeczkę. Dlaczego do tego gierwałtu, do którego wcale nie jest dobrze skomunikowana ta wieś, takie tłumy przybywają. I ta wieś potrafi przyjmować równocześnie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, więc to jest coś takiego irracjonalnego, ale jednak to miało miejsce. Ja, Andrzej Samulowski, jako mieszkaniec niedalekiego Szumbruka, w tych ostatnich dniach objawień Maryi, staram się śledzić to wszystko, co dzieje się w Gietrzwałdzkim Kościele. Na przykościelnym placu i oczywiście wokół klonu, na którym ukazuje się Matka Boska. Skąd jesteście? Z Polski, spoza z Kordonu. Ludzie z dalszych stron przybywali na furmankach lub pociągiem do stacji Biesa, aby resztę podróży odbyć pieszo. Większość z tych ludzi po polsku gada, chociaż w różnych narzeczach. I taka refleksja mi się nasuwa że naród polski nie może zginąć, skoro w nim tkwi taka wielka moc wiary i pobożności Maryi. 27 czerwca 1877 roku rozpoczęły się w Gietzschwaldzie właśnie objawienia maryjne, które trwając z przerwami niemal trzy miesiące ściągnęły do tej warmińskiej wsi rzesze pątników, głównie polskojęzycznych przemawiająca do nich w ojczystym języku maria musiała wywrzeć wpływ na ich poczucie tożsamości narodowej a całe wydarzenie nie mogło pozostać obojętnym dla sprawy polskiej polski język dominuje w czasie getrwałckich objawień wśród tych którzy przybywają z różnych niekiedy bardzo dalekich stron jesteśmy w stanie określić ilu było takich ludzi to co wiemy że największe zgromadzenia pątników miały miejsce Każdego roku na 8 września i tak w 1877 przybyło 50 tysięcy. W roku następnym, w 60 tysięcy. Natomiast w 79 mamy 80 tysięcy pątników. Kolejne lata zwiększa się liczba pątników, ale to jest tylko w tym dniu. Natomiast ruch pątniczy trwa przez cały rok. Ci pątnicy przychodzą, owszem, w, w miesiącach zimowych znacznie mniej, ale już wiosennych, letnich, jesiennych bardzo dużo. Ten ruch pątniczy, te tysiące, a nawet miliony pątników przychodzą. Dlaczego tu przychodzą, w tej małej wsi słabo skomunikowanej, jadą pociągami, śpiewają w tych pociągach, różaniec odmawiają. Kiedy czyta się te relacje, kiedy z Poznania wyrusza grupa pątników, jeden z dziennikarzy opisuje, że wsiada w Poznaniu, przesiadka w Bydgoszczy, dworzec zapakowany ludźmi. W jednej gromadzie różaniec odmawiają, w drugiej śpiewają pod twoją obronę. Tamci szybszą jakieś inne modlitwy. Jest ponad 100 wagonów. Jedna lokomotywa nie jest w stanie pociągnąć, podczepiają drugą. Za chwilę podjeżdża następny skład pociągów, bo pątników przybywa. Przysiadają się w Iławie, ale w Wiławie taki tłok ludzi, że nie ma gdzie nogi postawić. Chciałby się coś kupić. Nie ma nic do jedzenia, bo pątnicy wszystko wykupili. Do biesala wszyscy przyjeżdżają, i od biesala jakby rzeka płynie pątników. Cały czas idą, śpiewają, furmanki zabierają, ale nie wszystkich stać na to, żeby płacić. Czyli idą i idą i idą. Co ci Polacy musieli wówczas czuć? To są pokolenia poprzednie. Powstanie listopadowe, przegrane. Klęska, emigracja. Już ta pierwsza emigracja, poważna. Powstanie styczniowe, klęska, kolejna emigracja. Zakony są zamykane, likwidowane. Gro ludzi jest wywieziona na Syberię. Klasztor na Jasnej Górze, który odgrywał bardzo ważną rolę po powstaniu styczniowym, to życie zakonne jest likwidowane. Wprowadza się batalion żołnierzy rosyjskich, którzy przez 20 lat tam mieszkają. Owszem, na duże uroczystości pątnicy przychodzą, ale każdego dnia nie ma tego życia religijnego. Zostali Włościanie, czyli chłopi. Inteligencja wyjechała. Tam mamy rusyfikację, mamy prześladowanie. Parafie są zamykane pod zaborem rosyjskim. Tu jest germanizacja Kulturkampf. I tu raptem, ni stąd, ni zowąd, w tym ciemnym, kiedy ten naród jest tak sponiewierany, w ciemnym czasie dla ludności polskiej, która wówczas liczyła 10 milionów pod trzema zaborami. Wybucha wulkan, zaznaczam, wybucha wulkan, może to złe porównanie, ale poprzez objawienia Matki Bożej i raptem, ni stąd, ni zowąd, ludność polska poprzez pracę polską języczną, ale jednocześnie przez tam, wiadomo, plotka, czy ta informacja najszybciej się od ucha do ucha rozchodzi, ściąga setki tysięcy ludzi do Gitschfaudu. Czyż to nie był uniwersytet kształcenia ducha tego narodu? spontaniczny bo nikt tego nie mógł zaplanować landrat olsztyński przysyła jednego drugiego trzeciego żandarma żeby próbowali coś robić żeby tych ludzi mniej przychodziło rok później landrat olsztyński wydaje nawet zarządzenie policyjne że nie wolno pontnikom na cmentarzu przy kościele się gromadzić że nie wolno ich przyjmować pod swoje dachy czasopismo pielgrzym numer 75 z roku 1878 Przepisy policyjne dotyczące pielgrzymów przybywających do Gietrzwałdu. Wedle rozporządzeń regencyjnych wszyscy mieszkańcy, tak osoby prywatne jak i oberżyści i karczmarze, są zobowiązani osoby u nich nocujące w przeciągu 24 godzinu zwierzchności policyjnej zameldować pod karą pieniężną. Tacy właściciele, którzy obcych u siebie przyjmować i im pokarm i napój za zapłatą podawać chcą, potrzebują do tego pozwolenia, wygotowanego przez Wydział Powiatowy. Czynności sprzeciwiające się temu przepisowi, wedle ordynacji procederowej, karą pieniężną aż do trzystu marek albo więzieniem aż do sześciu tygodni, będą karane. Wedle ustawy, zebrania publiczne pod gołem niebem wymagają poprzedniego pozwolenia piśmiennego miejscowego urzędu policyjnego. Do takich zebrań publicznych należą też zgromadzenia się pielgrzymów na tamtejszym cmentarzu, tamtejszych placach, ulicach, ogrodach itp. Tylko w kościele są zebrania cierpiane. Ścisłe przestrzeganie tego rozporządzenia kontrolować będzie stacjonowany tam żandarm okręgowy albo też oddział żandarmów. A ludzie idą, nie patrzą na to. Idą i idą, modlą się. Wybuch ducha, jakby ten naród dostał Ducha Świętego, ale Żebyśmy to lepiej zrozumieli, warto się cofnąć do tego wydarzenia, które miało miejsce trzy tygodnie, dokładnie trzy tygodnie przed początkiem objawień, 6 czerwca 1877 roku. Pamiętając, że 27, czyli 21 dni później, Matka Boża zaczyna objawiać się w Gieczwałdzie. Dlaczego jest ta data bardzo ważna? Ano dlatego, że po raz pierwszy z trzech zaborów Polacy. Udali się z pielgrzymką do Rzymu na jubileusz, złoty jubileusz biskupstwa Piłsa IX. I wówczas papież wygłasza przemówienie, niedługie, ale przemówienie, które jest bardzo ważne. Kreśli Polakom drogę do wolności, do niepodległości. Synowie mili. Bardzo miłą jest dla mnie ta pielgrzymka polska. Tem milsza i tem piękniejsza, że walczyć musiała z tylu przeszkodami i trudnościami. Dziś na całym świecie Kościół święty walczyć musi i potykać się nieustannie. Walka ta i bój w re i w waszych dzielnicach. Aby w niej wytrwać, potrzeba wam trzech przymiotów cierpliwości, stałości i odwagi. Odwagi we wszystkim, aby się nie obawiać pogróżek prześladowców. O te dary prosić będę dla Polski. Nie brakowało pomiędzy wami ludzi, którzy utrzymywali, jakoby siłą prześladowanie odeprzeć należało. Jest to niedobre zdanie. Niedobre dla Polski, która pamiętać powinna, że nie przemocą, jeno modlitwą przemoc odbierać należy. Warto tu jeszcze dodać, że przecież Polska była pozbawiona Prymaca, czyli Polacy, nieistniejąca Polska. Mieczysław Leduchowski był przecież więziony w Ostrowie Tumskim w czasie kultur kampfu. Później opuścił Polskę, wyjechał do Rzymu, w Watykanie mieszkał w apartamentach Piłsa IX do końca. Księża byli pozbawiani swojej wolności. Biskupi nie mogli opuszczać diecezji i tak dalej, i tak dalej. I tu udaje się z tych trzech zaborów zorganizować pielgrzymkę, która liczy kilkaset osób i odbywa się to spotkanie. I papież tą drogę do wolności kreśli, a mianowicie mówi, nie powinniście Dążyć do wolności w sposób zbrojny. I przywołuje tutaj świętego Piotra, który chciał stanąć w obronie Jezusa Chrystusa, wyciąga miecz, a Chrystus go tam strofuje: Nie tak, nie tak. Nie tak powinniście walczyć, nie mieczem. Ale wasza droga do wolności powinna wieść przez modlitwę. A największym waszym wrogiem jest grzech. I na koniec błogosławi koronie polskiej. To jest bardzo ciekawe. Polacy słuchają. Owszem, kiedy się patrzy czy czyta prasę polską języczną, jakie są komentarze, to wszyscy zaznaczają na mesjańską tego tekstu, że jest to tekst mesjański, wygłoszony przez Piłsa IX. Ale co się dzieje trzy tygodnie później, w tym gieczwałdzie, nieznanym, małej wioseczce, przychodzi Matka Boża, przekazuje orędzie. W pierwszych słowach mówi: Odmawiajcie codziennie różaniec. I w ostatnich słowach. I teraz, kiedy popatrzymy na to przemówienie, kiedy papież Pius IX mówi: Waszą drogą do wolności nie powinna być walka zbrojna, nie za miecz chwytajcie, ale modlitwa, to Matka Boża daje nam różaniec. Czyż to nie jest zbieżne? Czyż to nie jest jakby przesłanie prorockie, które daje Pius IX? Co więcej, największym waszym wrogiem jest grzech. W orędziu gieczwałskim mamy katalog grzechów, które Matka Boża jakby kieruje do nas. Pijaństwo, czyli alkoholizm, który się szerzył, niszczył rodzinę. To są grzechy zniewolenia. Mówi o czystości, o rodzinie, że pycha niszczy człowieka. To grzechy, które niszczyły i niszczą do dnia dzisiejszego człowieka, to jest największy wróg. Co robią Polacy? Przecież ta masa pątników, która przybywa do Gieczwałdu, oni słyszą, że Matka Boża mówi w języku dla nich zrozumiałym, ale jednocześnie przyjmują to orędzie, o czym tu już żeśmy sobie wspomnieli, to, co powiedział już, czy zapisał ojciec Honorat Koźmiński. Oni byli tego świadomi, oni to przekazali mu. A skoro Polacy to zabrali z gieczwału i zanieśli pod swoje strzech, jeśli przyjmiemy, że do Gieczwałdu w tych 3-4 latach przybyło milion, Osób na 10 milionów wszystkich Polaków mieszkających, to mamy 10% populacji Polaków w tamtym czasie. I to nie było tak, jak dzisiaj przychodzę do kościoła, wysłucham kazania, wracam i bym się zapytał o czym było kazanie, to już na drugi dzień nie wiem. To było przeżycie religijne. Oni się tym dzielili. To ich zmieniało. Wielu mamy takich też przekazów, kiedy to pątnicy, którzy tam przybyli, Piszą po kilku dniach i jeden z księży pisze, nie mogę zapomnieć tych wydarzeń, które przeżyłem w Gierczwałdzie. One do dnia dzisiejszego we mnie są. Muszę się podzielić. Dlatego piszę ten list do was, żebyście tym dzielili się z innymi. Tu ksiądz Krzysztof naświetlił sam rok 77, ale to, co dla mnie jeszcze jest ważne, tak jak ksiądz ta wspomniał, są tak duże emocje. Jeżeli Polacy przybywają do Gietrzwałdu, dla nich to są niesamowite rekolekcje. Rekolekcje, z którymi no na co dzień nie mają do czynienia. Gdzie ta kultura polska, która cały czas w tych różnych zaborach jest bardzo dobrze wspominana. Ten czas, kiedy dawno, dawno temu pod królami polskimi się żyło. I żyło się inaczej. Żyło się znacznie lepiej. Było mniej takich nacisków administracyjnych. To te osoby, przeżywszy takie rekolekcje, to zostaje bardzo długo, bo z jednej strony to jest ta rzecz trudniejsza do zbadania, ale ten duch modlitewny się rozwija różaniec staje się bardzo popularną modlitwą. Zresztą ta inskrypcja w kościele, w fundamencie, na tym kamieniu, w kościele gieczwałckim pojawiła się później, czyli odmawiajcie różaniec i głównie ten gieczwałt jest tą modlitwą, tym kojarzony. Zresztą ci pielgrzymi, gdy przybywali, to odmawiali ten różaniec taki w wersji czy Warmiński. On miał taki pewien koloryt jeszcze swój lokalny. Zdrowaś, Maryjo łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. I kolejna rzecz. Te relacje prasowe, o których tu ksiądz Krzysztof też wspomina, to też pamiętajmy. Ta, ta prasa, analfabetyzm jest jeszcze dość duży. Jeżeli w danej wsi mamy jedną gazetę, na przykład taki pielgrzym, bardzo poczytne czasopismo z Peltina, tutaj między innymi na Warmii czytane, to mamy tam informację, że wystarczyło, żeby w jednej wsi ko był jeden egzemplarz, ponieważ była taka praktyka głośnego czytania. Proszę sobie wyobrazić, czytanie takich relacji o trwałdzie, gdzie cała wieś się gromadzi i następnie to jest omawiane. To czyli tu ksiądz mówi o tych milionie pielgrzymów, ale cała Kolejna Rzesza Polaków dowiaduje się z drugiej ręki od tych bezpośrednich osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach gieczwałckich, czy poprzez te relacje. I kolejna jeszcze taka dla mnie istotna, pewien owoc tych objawień. Ja swego czasu zajmowałem się badaniem kapliczek, nie tylko warmińskich, ale cała masa fundowanych kapliczek na Warmii. Tu mamy główną bohaterkę tych kapliczek, to jest Matka Boża. I to, co się tam dzieje przy tych nabożeństwach majowych i październikowych przez te dwa miesiące, przy tych kapliczkach, organizuje się życie. Polaków w wielu miejscach. Mam takie ciekawe relacje z ziemi sztumskiej. To jest ten sam zabór, ale pewna odległość od warmii, którzy tutaj przybywali. Oni przy tych kapliczkach się modlą i oczywiście różaniec jest tą główną modlitwą, ale to jest takie powtarzanie, że w Gieczwałcie Matka Boża niejako nas do tego zobowiązała. Jednak do odzyskania niepodległości Polskę dzielą jeszcze cztery dekady praktycznie dwa pokolenia. Potrzebowaliśmy tych takich narodowych rekolekcji, takiego przygotowania, takiej lekcji również i pokory na swój sposób. Bardzo dobre pytanie pan postawił, dlatego że pielgrzymi, którzy udawali się do Rzymu, to jest bardzo ciekawe, kiedy się czyta te relacje. Miało miejsce wydarzenie w Wiedniu. Bardzo ciekawe, czyli audiencja u nuncjusza Jakobiniego, nuncjusza w Wiedniu. Pielgrzymi mieli się z nim spotkać w drodze do Rzymu. No i przyjechała pielgrzymka z Galicji, dotarła do, do Wiednia. To spotkanie miało mieć miejsce przed południem, ale wiadomo, że wielkopolanie nie dotrą, że się spóźnią dwie czy trzy godziny. To też deputacja, czyli delegacja udała się do nuncjusza z prośbą, czy można by było to spotkanie przełożyć na godzinę popołudniową. No i tak, no cóż, wyraża zgodę. No ale tą grupę kilkuosobową zaprasza do siebie, do pokoju, no i prowadzi rozmowę. rozmowy pytanie, kto tam jedzie do tego Rzymu. No i odpowiadają, że Włościanie przede wszystkim, dlatego, że była zbiórka po parafiach prowadzona i ci, których nie stać było, no to z tego komitetu, z tych środków zafundowaliśmy im podróż. Jadą duchowni, kilka osób z arystokracji, no, ale jadą też wdowy z głębokiej Litwy. Tak dosłownie to jest. Wdowy, które wiodzą najcenniejszy dar, który posiadają. No już, a cóż to za dar? Ano, złote obrączki po mężach, którzy umarli na Syberii, dlatego tylko, że walczyli o wolną Polskę. No cóż, zatrzymuje się i mówi tak: Nie pozwólcie tych obrączek sprzedać. Niech one wręczą. Papieżowi Piusowi IX. To będzie najpiękniejszy dar. Pragnienie wolności, przywiązanie do kościoła. Dlaczego Polacy jadą do Rzymu? Ano dlatego, że z Rzymu zawsze słyszeli ten głos otuchy. I pozwolę sobie może tutaj przywołać słowa, które zostały odnotowane przez jednego z pątników. 26 sierpnia 1877 roku na łamach Kuriera Poznańskiego. Bardzo ciekawe. Proszę posłuchać, cóż on pisze. Nie przebrzmiały jeszcze w pamięci wiernych na wskroś przejmujące wyrazy usłyszane w Rzymie. Błogosławię koronie polskiej. A już znak krzyża, czcigodną ręką Piłsa dziewiątego nad pielgrzymami zrobiony, ściąga na kraj nasz. Nadzwyczajne łaski Boże. Nie przebrzmiały jeszcze wyrazy błogosławią kronie polskiej, a już to błogosławieństwo namiestnika swego na ziemi potwierdza sam Chrystus Pan, błogosławiąc lud polski stokroć jeszcze świętobliwszą ręką, bo ręką swej matki niepokalanej. Pojąć nie mogę, dlaczego, jakim sposobem, jeden z największych faktów jaki wydarzyć się może tak długo pozostaje w ukryciu, mimo kilkokrotnych już wzmianek pielgrzyma z Perflina. Dlaczego nie podają do publicznej wiadomości cudownych objawień Najświętszej Marii Panny na polskiej ziemi, wśród polskiego ludu, objawień podobnych do tych w Lasalet, Lurt, Marpingen, które miały miejsce? Pragnienie wolności i tego, co się wydarzyło w Gitzschwaudzie. Bez Gitzschwaudu. Ta wolność przyszłaby później, w innym czasie, nie bylibyśmy do niej gotowi? Być może tak. Bo ten pan wcześniej się zastanawiał, dlaczego jeszcze z dwa pokolenia były potrzebne, żebyśmy na tę niepodległość zasłużyli. No bo było trzeba się zorganizować, trzeba było z kolan powstać. Czyli te rekolekcje spowodowały, że tak wielu Polaków się obudziło. I za, nie tylko, że powstała, ale zaczęli się organizować. I to jest bardzo ważne, bo to na warmi, chociażby, chłopska społeczność warmińska, nagle pojawiają się liderzy. I też ciekawa sprawa: mamy liderów tego życia społecznego warmińskiego, pochodzenia chłopskiego, którzy gdzieś w tych warmińskich wsiach są zdolni, mają jakiegoś proboszcza, który wysyła ich na, na jakąś tam edukację ale oni wracają i zaczynają tutaj robić podejmować ważne dzieła. No i takie podstawowe dzieła. To mamy Gazetę Olsztyńską. Do dzisiaj w Olsztynie obserwujemy ten dom Gazety Olsztyńskiej. Myślę, że ci założyciele się przewracają w grobie od bardzo wielu lat, ponieważ z tego co wiem, Gazeta Olsztyńska cały czas jest od kilkunastu lat w, w rękach kapitału niemieckiego, a przecież to było anty no germańska inicjatywa, gazeta olsztyńska, która do II wojny światowej przecież prowadziła taką agitację narodową w tych swoich tekstach, które były tam prezentowane. Następnie ci Polacy w, w zaborze pruskim organizują się w ten sposób, że wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu Pruskiego. Też bardzo ważna rzecz, żeby mieć w tym życiu parlamentarnym swoich przedstawicieli. I kolejna sprawa. Mamy też takie przejawy współpracy pomiędzy różnymi zaborami, ponieważ dochodzi do pewnych spotkań. Ta kultura polska jest tutaj opisywana. Mamy pierwsze publikacje takie naukowe, które przedstawiają, czym jest warnia, To dziedzictwo warmińskie. I w samym kościele warmińskim myślę, że też stopniowo wielu kapłanów do dorasta do tego, że powinni być może bardziej zająć się tą społecznością polsko języczną. No i też się mówi, że na przykład taki wybitny kapłan, ksiądz Walenty Barczewski, on też dorastał do swojej roli. On w pewnym momencie, już tuż przed I wojną światową stał się takim liderem, kojarzonym, orędownikiem sprawy polskiej. Więc to są na pewno taki czas niezbędny. Do tego, aby uformować, przygotować naród do nowej roli i do tego, żeby wykorzystać tę dziejową sytuację, którą przyniosła I wojna światowa. Ale chciałbym tutaj spojrzeć jeszcze na to szerzej. Otóż w ciągu ostatnich 200 lat dwóch papieży odegrało szczególną rolę w drodze do wolności Polakom. Piusz IX Jan Paweł II. Otóż, kiedy papież wygłasza to przemówienie, nie ma świadomości, co się wydarzy. Nie wie. Komentatorzy mówią o mistycznym, prorockim, kapłańskim przemówieniu. 1877 rok, objawienia w Gietrzwałcie, później się zaczynają i ten ruch pątniczy, spontaniczny, to rekolekcja, jak to pan profesor mówi, ja to nazywam bierzmowanie narodu. 102 lata po tych wydarzeniach, w 1979 roku Jan Paweł II staje na Placu Zwycięstwa w Warszawie, i do tej rzeszy zgromadzonych ludzi woła: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Któż podejmuje te wezwanie Ducha Świętego? Robotnicy, którzy zakładają Związek Solidarność. To oddolne znowu bierzmowanie narodu, które się odbyło na Placu Zwycięstwa Narodu Polskiego, ale do tej wolności trzeba było długo czekać. Był stan wojenny. Później mamy 89 rok. Wiemy, co przez 25 lat się stało. Dzisiaj dopiero możemy powiedzieć, że spróbujemy ten dom nasz porządkować. Czy uporządkowano dom od razu po objawieniach grzeszowskich? Nie. Trzeba było 40 kilka lat czekać 41 dokładnie, żeby uporządkować, żeby ta struktura państwa się pojawiła. Dzisiaj mamy prawie 40 lat od 79 roku. Jakbyśmy tak popatrzyli na te dwa wydarzenia. To wtedy bierzmowanie narodu i w 79 bierzmowanie narodu. Ale bierzmowanie potrzebuje odpowiedzi człowieka. Ta społeczność przybywająca do gierfałtu odpowiedziała bardzo pozytywnie. To były poprzednie pokolenia, bo co podjęto? Ano, podjęto chociażby bractwa trzeźwościowe, bractwa różańcowe, na modlitwie, na kolanach, tak jak pan profesor powiedział pięknie, mi się to, to mi się spodobało. rekolekcje narodu. Cóż się stało po wizycie Jana Pawła II, rekolekcję narodu? Bo jeśli robotnicy do czegokolwiek się odwołali, to do kart Pisma Świętego i na bazie tego chcieli tą Polskę przyszłą budować, a nie było to takie łatwe. Ja jestem niepokalanie poczęta. Odmawiajcie gorliwie różaniec. Nie smućcie się. Bo ja zawsze u Was będę.